Dzień dobry, cześć, to bardzo się w kolejnej mapce od widza. Nadem do mnie jest comment block. Siema. Zostaw łapeczkę w górę, jeżeli lubisz tą serijkę, ponieważ niedługo szykuje się oczywiście maratonik z mapek. No i dzisiaj zobaczymy w ogóle, jak ta mapka mi pójdzie i w ogóle ile mi zajmie. Jeżeli zajmie mi za mało czasu ewentualnie, no to nawet dwie mapeczki można nagrać, a może nawet i trzy, że jakieś tam zbugowane czy coś będzie. Generalnie lecimy. Żebyś sam nie musiał ustawiać. Dziękuję ci bardzo, że sam nie muszę ustawiać. Bardzo ci dziękuję, to jest świetne. Herbatka z cytrynką, bo normalnie moje gardziołko to krzyczy o pomstę do nieba normalnie. Okej, okay. Zasady i info, zobaczmy sobie. Nie zwracaj uwagi na błędy ortograficzne. Nie czytaj, kliknij wszystko przed startem. Twórcą mapy jestem ja, konrad222.pl. Mam 14 lat. Każdy ma własną oryginalną czcionkę. Na mapie są znajdźki, a widzowie dajcie Liajowi suba. Gra na 20 minut, 15, jeżeli zrobisz to w pośpiechu. Mapa robią na tydzień. No okej, okay. No to zobaczymy. Start game. Telefon? A chwila, zostawiłem go w kuchni. A to fabuła będzie ta? Co to jest? Co? Jeszcze nie. Okej, okay, nie znam, nie wiem o co chodzi. Co to jest w ogóle? To jest pewnie jakiś launcher Minecrafta, LI, bo my korzystamy z takich launcherów. Znajdźka. Okej. Okay. Naprawdę nie pytaj. Dobra, spoko. Gdzie jest kuchnia? Halo, nie, a to jest kuchnia przecież, tak? Witaj, Liaju. No, witam. Co dalej? Halo, gdzie jest... Co jest, kuwa? Czekaj, no, przecież było, że... Zostawiłem go w kuchni, jeszcze... No, zostawiłem go w kuchni, no to... To o to chodziło? To był ten telefon? Bo wyjść stąd nie mogę, nie? I znajdź... Czekaj, to może teraz? Jeszcze nie! To co ja mam zrobić? Ej, no mam tylko dwa pomieszczenia. Bo ponoć ta mapa jest na 15-20 minut, to ja bym tak chciał wiedzieć, co ja mam tu zrobić. No nie mogę tu wyjść, nie mogę... Co ja mam tu zrobić? To jest jakiś ukryty guzik jeszcze, czy coś? Pewnie tak. I twórca mapy o tym wie, ale ja o tym kuźwa nie wiem. No tutaj nie ma nic. To jest tylko crafting, naluj mnie ten crafting, nie wiem. Ej, no przepraszam bardzo, chciałbym wiedzieć, co mam zrobić w tej mapie. Naprawdę nie pytam. No to, tu nie mogę wyjść. Tu mam jakiś kuźwa, chyba że tu jest niewidzialny labirynt? Nie, no raczej nie. Bo tylko to mam zablokowane, czyli tylko tu jest bariera. O co chodzi, ty? No chciałbym... Ty, no ale tu już się nic nie da zrobić, ty. Tu, że jeszcze nie, kuźwa, i tam weź nie pytaj, no i klikam se witaj, Liaju. No i co dalej? Czy coś się nie... Coś się chyba powinno odpalić, mi się wydaje. Coś się powinno odpalić jak nic. Tutaj, w tym miejscu. No. Czy to była przetestowana mapa? Halo, pytam się. Chciałbym zobaczyć, co jest dalej. Jezus Maria, co tu się dzieje? No tutaj powinna być dalej ta. A bo tu, żeś redstone'a zapomniał. Ja pierdzielę, serio. Ja muszę poprawiać, kuźwa, błędy twoje. Przecież tutaj żeś redstone'a zapomniał. To jak to ma dalej, kuźwa, działać? No przecież ty... No kuźwa, ty... Hopie, ty masz 14 lat. Jak dla mnie, to ty masz, kuźwa, 3,5. Nie wiem, game mode 2 miałem? Prawdopodobnie. Dobra, teraz. Myk. O, M, cześć, to znowu ja. Dobra, czego chcesz? Tak jakby pobiłem cały świat. Nie, podbiłem cały świat. I co mnie to? Myślałem, że przyjdziesz się uratować. Świat mnie nigdy nie uratował, więc po co ja mam? Wiesz, twoi widzowie to też pewna część świata. Chwila, czemu ja? Bo jesteś ostatnim youtuberem na mojej drodze do sławy. Ha, bła, ha, 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 ha. Dobra, to gadaj, gdzie jesteś? Nie tak szybko na początek. Musisz przejść moje próby. Bła, ha, 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 ha. Widać, że mama cię nie kocha. Teleport. No, i teraz to przynajmniej działa.
Kurde, gdzie ja jestem? Jakieś katakumby. Twórca mapy, nie bój się, liaj. Nie umiem robić labiryntów, więc powinien być łatwy. Dobra, wszystko spoko, nie? Ale już ocena idzie w dół, bo kuźwa, nie było jednego głupiego redstone'a, żeby faktycznie móc zacząć grać całą grę. I dobrze, że liaj jest kuźwa mistrzem ogarniania i sprawdził to faktycznie i tak dalej, nie? Bo jakbym w pełni zaufał twórcy mapy, no to by było to nie działa, koniec, wychodzę z mapy. No i ile? Ja pierdzielę, mam nadzieję, że reszta mapy przynajmniej będzie działała, nie? Ale żeś tam, kuźwa, tego jednego redstone'a zapomniał, naprawdę, jakby, no... Kuźwa, no ja rozumiem, że zapomnieć, nie wiem, no jakiejś takiej innej pierdółki, czy coś. Teraz ciekawe, czy ta półpłytka działa, kurde, nie? Bo w sumie przeszedłem gdzieś, nie? Tylko ciekawe, czy to jest ta półpłytka, czy to nie jest ta półpłytka. No w sumie tu nie ma więcej za bardzo miejsc. Jak dla mnie to będzie mega zbugowana mapa, nie? Nie, to jest ta półpłytka. No musi być, no sorry, no znalazłem jedną półpytkę na końcu labiryntu, ona mnie ma przenieść, koniec, kropka, tak? Teraz pytanie, kuźwa. Czy tutaj jest comment block? No jest pod tym. Set block. Aaa. To jest w ogóle jakiś set block, to nie jest w ogóle ten. Moment. A czy ty żeś comment nie pomylił? Dobra, moment, to w takim razie może ja mam się dziś cofnąć. No nie wiem, szczerze, naprawdę nie ogarniam tej mapy już od samego początku. Ja wszystko, co teraz nie będę ogarniał, to ja nie, że aha, ja nie ogarniam, nie. Ja teraz już podpisuję to wszystko pod błędy mapy. Nie wiem, czy... No bo tu gdzieś, że set block, no to może tutaj gdzieś, nie wiem. Coś dodatkowego się wygenerowało, coś, tu guzik gdzieś, nie widzę nigdy na ścianach guzików, to od razu mówię. Jak gdzieś guzik będzie magicznie ukryty, to go, kuźwa, nie widziałem. Nie, no... Ja nie mam czasu nawet tak patrzeć po ścianach, kurde, no przecie. No halo, to... Czy tu jest dobra komenda wklejona? No come on, naprawdę, bo ja już... No bo tu jest jakiś set block. Ale co mi ten set block daje? Wiesz, ten labirynt jest maciubki, tu nie ma nic innego w ogóle. Żadnych guzików nie widzę. Nie, to jest spierdzielona mapa w ogóle. To jest, ja pierdzielę, no to jest w ogóle... Nie ma nic lepszego niż, kuźwa, dostać taką mapę z samego rana i być wkurzonym już przez cały dzień. Zajebi, no po prostu uwielbiam. No co ja mam zrobić? Naluj mnie ten set block, co to jest? Minecraft redstone block. No to Minecraft redstone block, no to tutaj to jest guzik. Czemu tu jest guzik, a czemu tutaj nie ma redstone'a? O co chodzi? Jezus, serio, naprawdę, tam znowu nie było redstone'a. Nawet mi się czytać, kuźwa, nie chce, nie? Co to jest? Beatka head, lols head. Spójrz w górę. Jezus! Nie, no to ja, Bogdan. Co? Jezu, ja nie rozumiem tych tekstów nawet. On się kłóci z kimś. Czekaj, bo zielone to są moje, tak? Żółty to jest autor, a niebieski... Co? Jezu, ja nie rozumiem połowy tych tekstów. Jezu, ile tu jest tekstu w ogóle? Kto ci to będzie czytał, hopie? Dobra, niech to się wszystko załaduje, bo ja już nie mam ty... Jezu! Ojca i syna, kolejność nie jest... O co chodzi? Chciałbym wie, poczekaj. Pomijając już, że tam nie było redstone'a, po raz kolejny, again, jakiś lasek może gdzieś tu jest ten faciu. Dobra, udało ci się, chodź do mnie, ehem. Co, ja teleportuję cię. Twórca mapy, daj numer dobrego dekoratora w Minecraft, bo jak widzisz, ja robię słabo. Czyli co, teraz mnie czeka walka z bossem? Nie będziesz musiał, liaju. Autor, spójrz w górę. Jesus! Nie, to ja, Bogdan. Wsiadaj, zanim ten gościu zrobi nam z dupy jesień średniowiecza. To są z Happy Wheelsa, to ja wiem. Jasne. Beatka, ty też? A weź się w dupę kopnij. Jak wyjście w ogóle mnie znaleźli? Szczerze, próbowaliśmy polecieć po wsparcie z tym szatanem. No jak idzie? Słuchaj, udawaj chociaż raz, że nie jesteś
kretynem i się na coś przydaj. No jest tak, faciu porwał paru z naszych... Kogo? Johna Segway Guy'a. Nie będę tego czytał, bo to jest głupie. Poko babuśkę z dziećmi Dorisa, Mikołaja i ludzi z motory, a ojca... Jezu, ja nawet nie mogę zrozumieć, jakby, jak to jest napisane. Kuźwa! Nie po polsku, nie po angielsku, nie po jakiemu w ogóle. Co o co chodzi? Ojca i syna, i co teraz? Ja teraz lecę, tak? Czy co? Mam tu wybrać? Aha, mam wybrać. O Jezu, ojca i syna, dobra. Gdzie ja go mam znaleźć? Powinien być gdzieś na mapie The Dropper. The Dropper? Tak, to nowy tryb w Happy Wheels. Dobra, to lecę. Ojeju, no jest tu wplecona jakaś fabuła, ale tak poza tym, to jest mega kuźwa trudne, nie? Znaczy mega trudne, no mega zbugowane, no kuźwa dwóch redstone'ów nie było. To jakim lujem ja mam w ogóle przechodzić tą mapę? Przecież ja powiedziałem już dawno nie przechodzić, mieć ją totalnie w dupie. Ją ratuje tylko troszeczkę to, że ma fabułę jakąś. Totalnie. Bezdomny? Kto tam? To ja, jaj. Dawaj wódkę albo spadaj. Wypuść go. Nie. No i dobrze. Właśnie straciłeś znajdźkę. Nie straciłem, bo se wezmę. Elo. Mogę robić, co mi się żywnie podoba, jeżeli mapa nie działa. Elo. Co to jest za małe... Kuźwa macie, jeszcze zepsułem mapę. Myk. To ja, Timmy, nie Temy. Co za różnica. Słuchaj, wypuść mnie, nie pożałujesz. Nine. Dobra, halo, ojciec, jesteś tam? Czego chcesz? Co ty tam robisz? Miał być szczery czy romantyczny? Wybierz sobie. Strat na kiblu przy świecach. Kuźwa mać. Okej, zrobię czego chcesz. Musisz dołączyć do naszej ekipy przeciw pewnemu faciu. Okej, daj mi tylko chwilę. Świetnie, do Totera, do Maria, wiesz gdzie nas szukać. Co tak, jasne. Dobra. Okej. Parkour Master of Disaster. Ja nawet nie zamierzam... O, tu znajdźki mam, dobra, nieważne. Ja nie zamierzam nawet... nie używać Game Moda 1 po prostu, bo to jest priorytet teraz, kuźwa, po prostu, nie? Jakby... Sorry, no, jeżeli mapa nie działa tak, jak ma działać, to ja będę też grał tak, jak nie mam grać. O, elo. Czemu ja w ogóle gram w tą mapę w ogóle? Nie wiem. I to jest w ogóle jedna z map, która w tym momencie, jak mam być szczery, marnuje po prostu jakby potencjał innych. Wiecie o co chodzi? Bo ja bym chciał na przykład nagrać sobie mapkę, na przykład teraz, na przykład kogoś innego. W sensie, powiedzmy, ktoś też się napracował i pewnie zrobił może mapę bez błędów, no i powinienem ją nagrać. A nie, nagrywam akurat mapę, która kuźwa jest z mega błędami i to jest... Widzicie? I wy mówicie, że ja nie szanuję widzów. Wy mówicie, że ja mam was w dupie. No właśnie, kuźwa, was nie mam w dupie, bo nagrywam nawet takie shity, które po prostu się oglądać nie da, ani się nagrywać nie da. Pomyślcie sobie w ten sposób, nie? Mario? Luigi? No hej! Co wy tu robicie? Czemu nie jesteście na następnym poziomie? A po co robiłem to już 7 milionów razy? Chwila, to po co tu przyszłeś? No tak, chcieliśmy, byście dołączyli do naszej drużyny. No dobra, braciszek, wchodzisz? Jasne. Dobra, idę po Bogdana. Jaki plan? Jezu, tu jest jakieś przebitki dziwne są. My zrobimy jego minioną z dupy jesień średniowiecza, znowu to samo. A ty przejdziesz jaskinią do tej kryjówki, położę ci tam nasz tajny agent. Znasz go? Nieważne, jesteśmy na miejscu, będę ci wszystko mówił po drodze. Jestem i co mam zrobić? Już daj mi chwilkę. Ruben! Halo Houston, wszystko dobrze? Ruben! Halo, Ruben mi ucieka. Nie rozczulaj się, bierz rzeczy i do roboty. No spoko, dobra. Wsiadam i jadę. Wiecie, poza tym, że... Jezu, nie widzę. Halo! Jak? How? Czemu ja w supicie jest? Halo? Halo? O! No bo ja trasy nie widzę. Czekaj, no kuźwa. Bo ty żeś chodzisz... Czemu ty chodzisz... Czemu ty chodzisz, kuźwa, tam, gdzie nie ma trasy w ogóle? Złaź z tej trasy, już. Dobra, no nie wchodź tu. Nie wchodź na tą trasę. Nie wchodź na... No nie wchodź! Mendo, głupia. O Boże, wyjdę? Nie, to jest... O!
Ja pierdzielę, dobra, tędy. Jezu! Nie idzie, jest, do co? No! Dobra, nie da się, kuźwa, tak grać! No nie da się! Dupa! Gdzie jest, kuźwa, jakaś półpytka, jakiś gówno, cokolwiek, żeby mógł przejść? Halo, pytam się. Nie ma! Nie widzę! Gdzie? Zesrała się mi, daj płacze. Koniec, kuźwa, tej mapy, mam jej dość. Do widzenia, paszą won. Ja pierdyle. Żeś mnie wkurzył z samego rana. Błędów piździet w ogóle. A idźcie w cholerę w ogóle. Ja pierdziele, jak się można, ile się można męczyć z jedną mapą. Kuźwa. O, dzień dobry, witam was na kolejnej mapie. Mam nadzieję, że ta będzie lepsza. Bo naprawdę, kuźwa, ta poprzednia to mi zniszczyła psychikę. Aż się, kuźwa, napiję herbatki. Po prostu masakra, nie? Nie robi się w ten sposób, nie? Znaczy, ja w ogóle nie powinienem już dawno nagrywać tamtej mapy i w sumie w końcu to zrobiłem, dograłeś się. Bardzo ładnie wyglądające drzewka, takie minimalistyczne. W ogóle nie wiem, jak ty żeś to zrobił, ale to wygląda bardzo spoko. Fajne. Takie krzaczoszki, nie? Dobra. Reset. Nie było tamtego od początku. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Zobaczmy sobie info o mnie. Mam 14 lat, mieszkam w województwie pomorskim, gram w BMC od 6 lat. Zawsze mnie kręciły komendy i command bloki. Zasady, wszystko ustawione, ustawia się automatycznie. Nie czytaj, baw się dobrze, zostaw diaksa 20 równa się część 2, 3D. Okej, okay, spoko, super. I teraz zobaczmy sobie autora. Autorem jest Mr. Diffus. Okej, okay, pozdrawiam serdecznie oczywiście. No i zobaczmy sobie, o co chodzi. Masz dwie plansze, 10 poziomów. Znajdź na nich różnicę. Różnicę zaznacz na czacie po wciśnięciu gotowy. Czekaj, że mam dwie plansze, 10 poziomów. Znajdź na nich różnicę. Różnicę zaznacz na czacie po wciśnięciu gotowy. Aha. No dobra. No to co? No to w takim razie start. Stawienia, ten nie używa polskich znaków na planszach. Dobra, tu się ładuje elegancko. Nie, ta mapa, tu widzę, jest zdecydowanie lepiej zrobiona. Okej. Okay. I teraz czekaj. Tutaj mam na czacie, jak nacisnę gotowy, mam na czacie zaznaczać różnicę. No dobra. No to na pewno co? Drewno, to widać. No w sumie chyba tylko drewno. Czy liście też? Chociaż liście... Liście wydają się takie same, tylko drewno jest ciemne i po prostu tego nie widać. I tutaj wszystko inne jest takie same. Dobra, to może jest jako poradnik. Dobra, gotowy. Okej, okay, słońce, drewno, liście, no to oczywiście drewno, spoko. Good, jeden punkt. Nie no, kurde, fajna mapeczka, znajdź różnicę. Zarąbiste, mnie to się podoba. Dobra, teraz widzę bardziej skomplikowane. Czyli mieliśmy mapkę Rage i teraz mamy mapkę znajdź różnicę, która będzie pewnie zarąbiście zrobiona, bo już widzę, że jest zarąbiście zrobiona. Okej, okay, szukamy. Kolor szkła to na pewno, to widzę. Czy to ma być jedna różnica? Właśnie, o to chodzi. Czy to ma być jedna różnica? Bo ja widzę na razie tylko jedną różnicę i chyba nie będę widział więcej. Dobra, gotowy w takim razie. Skrzynia kropelki? No tak, kropelki. To będą jako kropelki. Good. Jeden punkt. Okej. Okay. Fajnie zrobione, muszę przyznać. Okej, okay, a co my tutaj mamy? Tutaj dispenser, tutaj się chyba wszystko zgadza. Deski. Deski się nie zgadzają. To już widzę. No i chyba tylko tyle. Dobra, let's go. Lodówka, blaty, kafelki, szafki. To będą jako szafki. Okej, okay, let's go dalej. Tu widzę już blok tego się nie zgadza. Sandstone'a. Okej, okay, piasek, kaktus, niebo, promienie słoneczne. Piasek. W sensie jakby... Chodzi, bo to chodzi o strefy jakby. To nie, że dana jedna rzecz, nie? Okej, okay, dobra. Co mamy tutaj? Tutaj lampy. Lampa się nie zgadza. Latarnia, dokładnie tak. Tutaj... tutaj się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza. Tło, czy tam ściana, w sensie, bo jest innego koloru. Ściana! Dokładnie. Okej, okay, fajnie zrobione. Pierwszy raz widzę mapkę, by znać różnicę w Minecraft. Przynajmniej nie grałem nigdy. Okej, okay, tutaj mamy takie drewno, tu mamy takie, wszystko się zgadza. Tu jest niebieskie, wszystko się zgadza. Tu będzie trudne. Czekaj, nie, żagiel? Nie. Nie, tak, żagiel, w sensie, że inny kolor płotka. Czyli maszt, dokładnie, maszt. Okej, okay, co mamy tutaj? Tutaj nie ma ten schodek, w sensie, że no, no wiecie o co. Płotek, lawa, schodek, dokładnie, schodek.
Jak najbardziej. Hard! O kuźle, to już plus 2 punkty będą. No dobra. Dirt tutaj jest. Tu jest dirt, a tutaj jest nie dirt, tylko to jest taki ten. No wiecie. No wiecie o co chodzi. Ziemia, dokładnie. To wszystko jasne. Okej. Okay. Tutaj się zgadza to. Płotki. A, sufit. Znaczy nie sufit, tylko to na górze. To takie. Co to będzie? Daszek? Daszek, dokładnie. Daszek, tak. Tak jest. Oh yeah! Okej, okay, tryb widza, podziękowanie, jeśli nagrywasz. Ej, to taka szybciutka mapeczka wyszła bardzo, no kurde. Fajnie, fajnie zrobiona, szkoda, że tylko 10 poziomów, naprawdę, bo mega fajnie zrobione. Może autor się nie spodziewał, że tak szybko mi pójdzie, jeśli nagrywasz, zobaczmy sobie. O, zostaw suba, dla widzów, daj like, dzwoneczek, komentarz. Ty, a to tak fajnie ten, patrzcie. Napisy końcowe, nie. Dobra, spoczko. Okej, okay, zobaczmy sobie, podziękowania. Wow. To było bardzo szybkie, dziękuję za przejście mapy i tutaj minecraftmapy.pl oczywiście, bo to mapeczka widzę z minecraftmapy.pl wysłana do mnie, więc niekoniecznie dla mnie, ale niech będzie. Prześlizgnąłeś się tutaj niczym wunsz. Tutaj mamy autora, dokładnie autorem mapy był Mr. Dryfus. No i tryb widzę, zobaczmy sobie ewentualnie jak to wygląda. Mówię, bardzo fajnie zrobiona mapeczka. Troszkę szkoda tylko, że po prostu nie było więcej tych ewentualnie poziomów, albo chociaż to w sumie nie, bo tutaj było, że znajdzie różnicę i była, że jedna różnica. Jakby się dało zrobić na przykład, żeby znajdować więcej różnic, to by było wtedy, myślę, jeszcze bardziej kozackie, bo jedna różnica, spoko, w miarę łatwa do znalezienia, jakby było więcej różnic, to już by było takie naprawdę, szczególnie przy tych poziomach hard na przykład, nie? To by było naprawdę, naprawdę fajne. Ale mimo wszystko mapeczka tutaj myślę, że na pewno lepsza niż poprzednia. Szkoda tylko, że tak krótka, więc tutaj jeżeli chodzi o długość mapy, no to by trzeba było ewentualnie powiedzieć, bo za krótka. Ale jeżeli chodzi o wykonanie, to jak najbardziej 10 na 10. Ładna, prosta w miarę, jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie i tak dalej. Na pewno nie prosta do zrobienia, bo nie ogarniam w ogóle, jak to się robi. Ale bardzo ładnie, dziękuję bardzo. Także rage i nie rage. Tamtą mapkę możecie sobie ocenić sami, bo naprawdę ja brak mi słów po prostu, co tam się działo. W każdym razie dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał i będziecie oczywiście chcieli mapeczek od widzów więcej. Mam nadzieję, że jak będzie maratonik, to trafię jak najmniej na takie właśnie mapki, które wywołają u mnie rage, bo chcę nagrać tych mapek maksymalnie jak najwięcej, więc no to by było niefajne, gdyby na przykład się zdarzyła mapa taka jak poprzednia, że hej, będę tak zbugowana, że po prostu będziesz się tego denerwował. Także no tyle w tym temacie. Nie wysadzam, bo w sumie bardzo ładna jakoś. Dzisiaj mi się nie chce wysadzać w każdym razie. Jakoś tak. Może tak tylko symbolicznie, okej? Okay? Tak tutaj, o i tutaj, okej? Okay? Dobra, no i tyle. O, to tak symbolicznie, dobra? Bo niech se będzie, o. Także dziękuję wam wszystkim jeszcze raz. Miłego dzionka wszystkim i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa!